To bez wątpienia kandydat do gry roku, ale i jednocześnie świetny przedstawiciel gier, których fenomen jest co najmniej dyskusyjny, a i tak chętnych do zapoznania się z nim wciąż przybywa. Jednak w tym przypadku rozumiem, dlaczego Elden Ring to prawdziwy hit. Pomijając fakt, że to kolejna produkcja od twórcy serii Dark Souls, która ma mnóstwo oddanych fanów, to warszawa fabularna i światotwórcza nowego tytułu From Software, które zazwyczaj okrywa aura tajemnicy, wydawała się niezwykle atrakcyjna, gdyż była tworzona we współpracy z George'em Arar Martinem, który nie tylko zna się na fantastyce, ale i podobnie jak deweloperzy, ma słabość do bawienia się z oczekiwaniami fanów. Oh, you thought you had him? <laughs> Oczywiście żarty żartami, ale komunikowanie o obecności autora książek, które stały się podstawą dla m.in. Rodus Moka, sprawia, że grą są zainteresowani ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z produkcjami Hidetaki i jazakiego. więc mogli mieć nadzieję, że większy nacisk zostanie położony nie tylko na eksplorację otwartego świata, ale i na fabułę, która pomogłaby nowicjuszom w odnalezieniu się i zrozumieniu z czym mają do czynienia. That is actually terrifying. Holy crap. Jest tylko jeden problem polegający na tym, że za Dark Souls i pokrewnymi grami stoi pewna myśl, którą na każdym kroku twórcy starają się przekazać graczom i nie sądzę, aby chcieli z niej kiedykolwiek zrezygnować. Otóż Miyazaki niejednokrotnie przyznawał w wywiadach, że dla niego najważniejsze jest tworzenie stale angażującej rozgrywki, a reszta elementów ma jej służyć. Dlatego rola Martina prawdopodobnie polegała na wymyśleniu nazw krain, imion postaci i stworzeniu ich ogólnego zarysu popularnego, przetworzony przez scenarzystów. Wait a Mimo to deweloper nie ukrywa fascynacji i uznania dla tworzonych przez fanów teorii i interpretacji przedstawionych z historii. To pokazuje, że w rzeczywistości nic nigdy nie jest za darmo i nawet wykrowane krainy mogą skrywać tajemnice i żyć swoim życiem. Grając w Solsy można też zauważyć, że obcowanie z nimi jest jak układanie puzli. Początkowo ilość elementów przytłacza... Wait, what? You ask too many questions. Ale, kiedy w tej stercie znajdzie się drugi i trzeci fragment, wszystko powoli zaczyna stawać się klarowne. Zatem, tak naprawdę, Dark Souls i jego pochodne to w istocie ćwiczenie pamięci, także mięśniowej, bo choć system walki nie wydaje się przezadnie skomplikowany, to gracz musi się nauczyć ruchów przeciwników, a nawet ich rozstawienia na planszach, które często są połączone ze sobą labiryntami, więc spostrzegawczość jest bardzo przydatna. Świadczy o tym chociażby pierwsza lokacja w Demon's Souls, Boletaria, gdyż składa się z lochów, komnat posiadających skróty, dzięki którym, gdy już się zanurzymy w eksploracji, okaże się, że to, co na pierwszy rzut oka było daleko, w rzeczywistości jest rzut beretem od naszego obecnego umiejscowienia. Z tego właśnie powodu, odwiedzając pogromno w Elden Ring, już na początku widzimy, gdzie się mamy udać w pierwszej kolejności. Jednak o ile Elden Ring pozwala zboczyć z głównej drogi i kroczyć własną ścieżką w swoim tempie i zawsze gdzieś będzie na nas czekało ognisko, przy w którym możemy zregenerować siły, o tyle w starszych grach, a zwłaszcza w Demon Souls, były one rzadkością, więc kiedy zginęliśmy, to musieliśmy przemierzać całą lokację od nowa. Aczkolwiek ta produkcja różni się od wszystkich późniejszych tym, że składa się z pięciu wyraźnie liniowych planż, które od pewnego momentu można przemierzać w dowolnej kolejności, podczas gdy Dark Souls jest bardziej otwarty i można się w nim skupić. Ponadto gry te wymagają od gracza, aby ten pokonał danego przeciwnika, jeśli chce przejść dalej. Innej drogi do sukcesu nie ma. To ma dać do zrozumienia, że gry typu Souls Like są trudne, ponieważ chcą nauczyć nas cierpliwości i metodyczności, co ma sprawić, że będziemy cały czas myśleli o nich, analizowali swoje błędy i chcieli je poprawić. Jednym słowem... Nie mogę jeść, nie mogę spać. Ale z drugiej strony to się teoretycznie składa na definicję grindu, i aż trudno uwierzyć, że Fronsformer jeszcze nie wpadło na to, aby do swoich gier wprowadzić mikrotransakcje, które ułatwią chociażby pozyskiwanie zasobów potrzebnych do leczenia się lub rozwijania postaci. Zwłaszcza, że w Solsach wyraźnie wszystko ma swoją cenę, ma odzwierciedlenie także w ekonomii gry, ponieważ tytułowe dusze zbieramy, by ulepszyć swoje statystyki lub kupić za nie lepszą broń, jakby to był jakiś hack and slash. Właśnie dlatego pierwszego bossa w Demon Souls pokonałem po 8 godzinach. Gry, z których cztery poświęciłem na zbieranie dusz, by kupić za nie bomby zapalające i żywicę sosnową, która pokrywa miecz ogniem. Still alive? I am to z kolei sprawiło, że z jednej strony cieszyłem się z tego, że w końcu kogoś pokałem w solsach, nawet jeśli przeciwnik nie był skory do walki i wolał wysłać armii glutów zamiast samemu mnie zaatakować, a z drugiej, świadomość, ile musiałem poświęcić, aby do tego doszło, zaczęła ponownie odbierać mi ochotę do grania z racji tego, że nie jestem fanem grindowania dla samego grindowania. Aczkolwiek za filozofią Hidetaki Miyazakiego może się kryć jeszcze inna strona światotwórczego medalu. Mianowicie może to być podobna alegoria syndromu sztokholmskiego co baś o pięknej i bestii. Jak powszechnie wiadomo, światy w grach From Software to zazwyczaj miejsca opuszczone, ale z własnymi historiami. Mimo tego, że zazwyczaj panuje w nich ponura, nieprzyjazna dla gracza atmosfera... To paradoksalnie tętni w nich życie, bo są zamieszkane przez potwory, smoki, olbrzymy, czy w końcu zombie, które mogą być ożywionymi szkieletami zmarłych mieszkańców. Teoretycznie niemy protagonista ma być zbawcą napotkanej krainy, lecz niemal na każdym kroku otrzyma informację, że nikt go tu nie zapraszał i wszystko jest przeciwko niemu. It's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. We're welcome here. As long as we keep slashing up. Demon. Zwłaszcza jeśli będzie zbyt pewny siebie, więc albo dostosuje się do panujących reguł i je zaakceptuje, albo może wracać do miejsca, z którego przyszedł i podziwiać widoki z daleka, bo tutaj Bogiem jest świat, a nie człowiek, nawet jeśli jest silnym rycerzem czy potężnym czarodziejem. Co więcej, Demon Souls posiada mechanikę tendencji, polegającej w dużym uproszczeniu na tym, że gra śledzi nasze poczynania, zwłaszcza podczas gry wieloosobowej. Jeśli zginiemy dużo razy, to będziemy otrzymywać wrogów, którzy będą znacznie silniejsi, ale jeżeli będzie pokonywać ich i pomagać innym w trybie kooperacji, to gra nagrodzi nas z większą liczbą zdrowia i mniejszą liczbą dusz. It's all a travesty, if you ask me. Takie podejście do kreacji rozgrywki oraz świata może wydawać się niesprawiedliwe, wręcz sadystyczne, co nawet przyznał sam autor. Jednak ma ono swoje uzasadnienie, ponieważ Souls Like, a zwłaszcza Demon's Souls i Dark Souls, to gry będące niejako jako pamiętnikiem życia oraz kariery zawodowej Mija Zakiego. Mimo iż w wywiadzie dla New Yorker z tego roku zaprzeczył, a jednocześnie przyznał, że nie pozwala swojej rodzinie grać w swoje produkcje, tłumacząc to troską o trzyletnią córkę. Ale nawet pomimo tego można go zrozumieć, bo dorastał w jednej rodzinie, przez co nie miał łatwego dzieciństwa. Dlatego chcąc uciec od przykrej rzeczywistości i dając upust swojemu zamiłowaniu do opowiadanych historii, spędzał sporo czasu w bibliotece, w której sięgał po książki i komiksy fantazy i science fiction. Aczkolwiek wówczas sporo z nich było dostępnych w języku angielskim, którego Młody jezaki nie znał, a przynajmniej nie na takim poziomie, aby wszystko rozumieć. Jednak dzięki temu rozwinęła się jego wyobraźnia oraz kreatywność, gdyż znając zarys fabuły danego dzieła, tudzież widząc obraz, był on w stanie nie tyle domyślić się dalszych wydarzeń, czy interpretować je po swojemu, co wręcz na ich kanwie wymyślić własne historie. Dlatego nikogo nie powinno dziwić to, że od 18 lat współpracuje ze studiem Front Software, dla którego od 2006 tworzy gry, a od 2014 roku jest jego prezesem, co może być zaskakujące, zważywszy na fakt, że wcześniej zajmował się pracą biurową w branży informatycznej, gdyż nie miał pomysłu na przyszłość, a z grami wideo zaznał się dopiero w 2001 roku, kiedy jego przyjaciel z uniwersytetu polecił mu zagrać w Icofumito Uedy. Ważne jest również to, że pomimo zamiłowania do kreowania opowieści, twórca Strozów nigdy nie uważał się za dobrego pisarza. Dlatego, chcąc przekazać jakąś myśl, Mieczaki bardzo często korzysta z techniki opowiadania środowiskowego, co można zaobserwować np. czytając opisy przedmiotów. Z kolei, lokacje często są inspirowane prawdziwymi projektami architektonicznymi, najczęściej europejskimi, czego najlepszym przykładem jest zamek Anorlondo wzorowany na mediolańskiej katedrze Narodzin Świętej Marii, oraz francuskim zamku w Chambord. Mając to wszystko w głowie, można Wywnioskować, iż Dark Souls, Demon Souls, a także Elden Ring to gry, które starają się przekazać graczowi, że chociaż życie nie jest łatwe i nieważne jak bardzo by go kopało i przeprowadzało przez ciemne, wręcz ślepe uliczki, to na ich końcu zawsze jest światło, do którego można dojść pokoić swoje słabości, co ma nieco terapeutyczny wydźwięk. Nieważne w jaki sposób dotrze się do celu, ważne, że to się w końcu uda. Dlatego w grach Front mamy mnóstwo broni i kilka stylów gry, z którymi możemy eksperymentować. Z tego powodu, mimo iż nie jestem fanem tych gier, to. Finalnie uważam, iż mogą być wartościowe, bo chociaż nie są tytułami, które polecałbym w ciemno, palić słońce. To na pewno są doświadczeniem, które warto przeżyć samemu chociaż raz.